Siema, witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Właśnie jestem w aucie, wybieramy się na zakupy spożywcze. Dzisiaj będzie taki fajny dzionek. Jest trochę pochmurnie, ale nie ma wiatru, jest ciepło, tak jak mówię. I co Wam powiem, jedziemy na spożywkę, a później będą przygotowania, ponieważ idziemy dzisiaj na imprezę. Idziemy na zaległe urodziny, a później idziemy do klubu i mam nadzieję, że będzie fajnie. No. I mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Będę do Was się odzywać później. Może jeszcze nagram, jak się umaluję. O tak, dziewczyny, bo Wy też lubicie oglądać makijaże, więc później Wam dogram. Więc wszystkiego dobrego i do później, dziewczyny. Kochani, a u nas już święta pełną gębą. Tutaj jest taki ładny jelonek, a tutaj są sanie. No ja jestem w szoku, już święta, ledwo się skończyło Halloween, a tutaj już święta. Kochani, jestem na dziale tutaj biżuterii i właśnie oglądam, przepiękne są rzeczy. Powiem Wam, takie pierścioneczki. Wszystko jest właśnie już pod święta. Bardzo ładne mają rzeczy, powiem Wam. Tu są takie kamienie w środku. Bardzo mi się podobają te rzeczy. Tu też bardzo fajne. Fajna ta biżuteria i w ogóle tu są naszyjniki różne z perłami i właśnie są bransoletki i kolczyki, wkrętki. Tutaj niżej jakieś mają kamienie i one mają różne, różowy kwarc, później tu mamy agat, tu mamy różowy jadeit. Fajne są te rzeczy, powiem Wam. Tu bransoletki i tutaj są naszyjniki. A tutaj jeszcze w promce takie bardzo ładne, ale zobaczcie, o te jakie są fajne. Super. Kurde, o te jakie ładne, takie buźki, świetne. Te też bardzo ładne, piękne są, bardzo mi się podobają. I tu wszystko na promocji, ale ładne. Lecę zobaczyć coś innego. Jeszcze tutaj, kochani, jestem na promocji, o widzicie, właśnie w TK-u i znalazłam mega buty i powiem Wam, skórzane, i chyba je wezmę. Zobaczcie, jaka normalnie skóreczka, tak można powiedzieć dwukolorowe, taka miętka, coś takiego, z czarnym i z żółtym, no zajebiste są i chyba je wezmę, bo całe skórzane i takie zakostki właśnie szukałam i cena ich to jest ze 180 na 60. Bardzo dobrze zrobione, no i sama skórka, nie? I podeszwy mają kauczuki. No chyba wezmę. Jesteśmy, czekamy, znaczy za kawusią w naszym ulubionym miejscu, więc będziemy pić kawunię. Kawusię pijemy, Marcin pije, o, a tam jaka choinka, w ogóle Wam robiłam przebitki tych dekoracji, ja już jestem pod wrażeniem, a zobaczcie tą choinkę, ja cię pierdziul, święta co pełną gębą, o, o, gdzie jest czubeczek choinki, gdzie jest czubeczek, żebym tutaj się nie wywaliła na schodach, bo zjeżdżam, jest. I kochane moje, przychodzę do Was już późnym wieczorem. Nie, żartuję, nie jest aż tak późno, ale powiem Wam, że jest ciemno. No i same widzicie, jak światło mruga. I tak, przychodzę do Was ze strojem wieczorowym, jak ja to mówię. I tutaj mam na sobie tak, marynarka. Oczywiście, wiecie, która z mango, ta w krateczkę. Pod spodem mam taką fajną bluzkę z krótkim rękawem. Ja ją ściągnę, żeby Wam, ściągnę marynarkę, żeby Wam pokazać.
O, bluzeczka jest 100% jedwab. To jest bluzka od mojej mamy. Bardzo fajna, taka zwiewna. Ona ma takie fajne, widzicie, rękawki. Tak fajnie właśnie opływowa ona jest, taka bardzo fajna. Na dole mam bardzo fajne spodenki, a wyglądają jak spódniczka. Zobaczcie, tyk i tyk. I tu są spodenki, bardzo takie są, można powiedzieć, sexy, jak ja to mówię. I tutaj mają taką klapkę i to wygląda, jakby była spódniczka. Bardzo fajnie. Tak się prezentują bokiem. Mam nadzieję, że widać. Na dole są rajstopy matowe i moje bodki z Zary, takie wkładane na obcasiku, i tak się prezentuje. I do tego jeszcze zaraz Wam pokażę, jak założę marynarę i założę do tego moją torbę od Ani Bigordi. O, i widzicie, kochane moje, tak się prezentuje marynarka i do tego właśnie tanerka od Ani. Myślę, że jest wygodna taka na wyjście. Dzisiaj właśnie przełamie mój ciemny strój, bo jest właśnie taka jasna. I marynarka jest fajna, bo jest taka długa i zakrywa mi tutaj, wygląda jakbym była tylko w rajstopach, ale fajny jest taki styl, bardzo mi się, powiem Wam, podoba. Tak. Dobra, dziewczyny, to będę kończyć. Udanego wieczoru dla Was. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. A, jeszcze nie mówiłam o make-upie. A make-up to tak jak zawsze. O, tak Wam pokażę. Make-up tak jak zawsze, tylko na ustach mam taką ciemny bordo matową pomadkę z Avonu. Więc tak się prezentuje. Kochane moje, i wiecie co, po imprezie było grubo, grubo, naprawdę, ale co było, jakim minusem, co Wam chcę powiedzieć? Słuchajcie, poszliśmy do takiego klubu, gdzie palili papierosy, tam gdzie człowiek tańczył. Ja myślałam, że dostanę po prostu białej gorączki. Dobrze, dziewczyny, że mnie nie widziałyście pierwszy raz, przecież to zniesione już, nie zniesione, tylko to było zakaz palenia, już z 10 lat to chyba minimum, dajcie znać, bo ja nie pamiętam, że nie pali się tam, gdzie się człowiek bawi, tylko są oddzielne po prostu miejsca, palarnie. Jak ja to zobaczyłam, to po prostu mówię, nie wierzę, po prostu nie wierzę. No i co? Pobawiliśmy się, wróciliśmy do domu. Dzisiaj nowy dzionek. Vlog już się dla Was jeden tam w tle robi, więc będzie niedługo vlożek. A wiecie co? Wzięłam te buty. Poszłam do kasy, ale Marcin za nie zapłacił. A dlaczego? Wiecie co, powiem Wam coś fajnego. Marcin był w takim miejscu, gdzie są takie maszyny. To nie było żadne kasyno. To było takie, nie wiem jak to nazwać. I powiem Wam, że tam były takie maszyny, które wrzuca się pieniążki i one dają na przykład trzy liczby, muszą być cztery, tak? Czy cztery liczby takie same, czy jakieś tam owoce, i udało mu się, wrzucił 4 jurasy, a wiecie ile wygrał? 4 jurasy wrzucił, 140 czy 140 euro, po prostu zobaczcie, ja to jestem mega pod wrażeniem, jak on mi to powiedział, jak przyszłam w piątek chyba z pracy, tak, to ja po prostu byłam w szoku. A kiedyś, powiem Wam, jak pracowałam jeszcze z 3 lata, 4 lata temu w centrum w Dublinie, to zadzwonił do mnie, ja pamiętam, wchodziłam po schodach i byłam w pracy. Zadzwonił do mnie i mówi, Anetka, nie uwierzysz, wygrałem 800 euro. On to ma naprawdę szczęście, ma szczęście chłopak. No i pamiętam, jak wygrał tamte pieniądze, to kupiliśmy sobie auto. Mieliśmy autko, taką Toyotkę większą. No, o właśnie, Toyota Avensis. No i fajnie, fajnie. To zawsze dajcie znać, czy Wy w coś gracie, dziewczyny, czy w jakieś gry, czy może z drapki drapiecie. Bo wiem, że kiedyś było tak mega popularne na YouTubie takie drapanie właśnie. A zrobię, no i co? I już teraz szybko zrobię Wam przebitkę, bo mam nowe buty na nogach. No jakby to nie było, chcę je przetestować. Pogoda dzisiaj, dziewczyny, od samego rana 16 stopni. Otwierane mamy okna, wietrzy się w pokoju, zaraz wychodzimy, idziemy trochę na spacer, później biorę się na wieczór za gotowanie do pracy, ale już nie będę nagrywała, bo jest bardzo ciemno w kuchni, więc kiedy indziej Wam nagram coś fajnego z kuchni, znowu co ja tam pichcę. No dobra, no i robię Wam przebitkę w te buty, w co się ubrałam, i będę pewnie kończyć. No i dziewczyny kochane, tak jak mówiłam,
Jestem po drugiej stronie w lustrze. Odbija się zielone światło od telewizora, ale to nieważne. Ja jestem tu i to się liczy. I tak, na sobie mam taką fajną bluzę. Już pewnie zauważyłyście, bo parę razy już byłam w niej w filmikach. Jest to bluza z takiego misia, o, fajnego. Ona jest z H&M-u. Tutaj jest na takie zatrzaski, pięknie pod szyję. Na taką fajną stójkę. Jest bardzo ciepła. Nie jest może taka długa, ale jest szeroka i jest bardzo ciepła. Na dole mam fajne spodnie, takie szerokie z holistera, takie jakby wydekatyzowane, jak ja to mówię, taki fajny materiał, bardzo ciepłe. I wisienka na torcie, te nowe buty, ale wygodne, powiem Wam, dziewczyny, fajnie się prezentują. Nie wiem, tak będziecie widzieć. One są, tak jak Wam mówiłam, dwukolorowe, trzykolorowe. Jest mięta, jest czarny, jest szary i wstawki takie żółtego, więc kurde, fajne są. To jest rozmiar 38, ale naprawdę bardzo jestem z nich zadowolona i takie, kurde, oldschoolowe, jak ja to mówię, fajne, wygodne. No i będę kończyć, lecimy na spacer, coś pewnie jeszcze zjemy, no i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, dajcie znać, co tam jeszcze u Was i czy gracie w jakieś gry, tak jak mówiłam, czy dacie zawsze pomóc losowi w szczęściu. No dobra, to wszystkiego dobrego dla Was, zapraszam do subskrypcji, dziękuję za to, że jesteście, przesyłam moc buziaków, no i trzymajcie się, do następnego, pa!